Jerpka, jerpka, czas na jerpkę. Skoro dziewiąta jest i piątek, to czas najwyższy na yerbę. Tak. O, widzę, że już ktoś jest z nami. Adam się połączył. Jest i sandalista, skandalista. O, widzę, Sylwester nawet dzisiaj dołączył. Bardzo fajnie. Dzisiaj będzie live dość nietypowy, bo z całkiem innej scenerii w postaci nadawania z samochodu. Niemniej jednak, no dzisiaj też bez intro niestety, bo nie mam włączonego laptopa, ale myślę, że też będzie przyjemnie. Mamy jeszcze chwilę. Poczekamy, może ktoś dołączy. Na pewno dzisiaj nie będzie jakiś długi live, niemniej jednak mam trochę rzeczy do przekazania, do podzielenia się i na pewno o nich dzisiaj opowiem. Ale jak co piątek, chciałbym zacząć od wstępu w ogóle, co to za live, gdzie jesteśmy, co dzisiaj jest. Więc po raz kolejny witam Was serdecznie. Jak co piątek o godzinie 9 podczas live'a pod tytułem Yerba Meet. Jest mi niezmiernie miło spotykać się z Wami co tydzień, dzielić się swoimi emocjami, swoimi przeżyciami oraz swoimi doświadczeniami i eksperymentami, które cały czas przeprowadzam i cały czas, które wychodzą. A to dzieje się za sprawą tego, jak wielokrotnie słyszałem ten jakże mądry cytat, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. I tak właśnie się dzieje, że cały czas zmiany się pojawiają. Okej. Wiecie co? Jeśli zastanawiacie się, jaką yerbę kupić w najbliższym czasie, to naprawdę mogę polecić bardzo serdecznie i z ręką na sercu yerbę, która nazywa się Pampa albo Pompa, raczej Pampa, którą znajdziecie na dobryziele.pl. W ogóle ostatnio wyczaiłem, że na Dobrym Zielu pojawiła się bardzo, bardzo duża ilość nowych yerb i jest dość spory wybór yerb organicznych, ekologicznych, certyfikowanych. I powiem szczerze, z mojego doświadczenia i z tego, co piję, no to jednak całkiem inny poziom jest tych yerb. O, pan tu fenomen po przejściu, po chodniku przejechał. Mniejsze z tym. Bardzo dużo ekologicznych yerb i jakość tych yerb jest dużo, dużo wyższa niż takich standardowych, szablonowych. Jak to fajnie kiedyś na obozie Dariusz powiedział, że no, taka Pajarito, najbardziej klasyczna, no to jakby ktoś po prostu łopatą, szuflą nabierał do wora, no a te z wyższej półki po prostu są już selekcjonowane, przebierane i odpowiednio przygotowywane i pakowane. Więc jeśli zastanawiacie się, czy jest różnica pomiędzy tymi droższymi a tymi tańszymi, tak, jest różnica. No dobrze. To jak co tydzień chciałbym zacząć od tego, co ciekawego się wydarzyło w ostatnim czasie. Na samym początku, póki pamiętam, a mam tych trochę tematów, którymi chciałbym się podzielić, to chciałbym serdecznie zaprosić, jeśli ktoś jeszcze jest, waha się, czy wybrać się z nami. Zaraz powiem, gdzie, jaki tur. Jeśli ktoś jeszcze się waha, zastanawia, czy wybrać się z nami na obóz biegowy do Mosornego Gronia, czyli w okolice Babiej Góry, no to jest jeszcze szansa, żeby zapisać się na ten obóz do końca czerwca. Obóz odbędzie się w terminie 28 lipca, 1 sierpnia, czyli klasycznie od środy do niedzieli. Tym razem będzie znowu coś wyjątkowego. Generalnie tak po cichu sobie planowaliśmy, żeby zrobić zajawkowo jakiś trening, może nie jeden nawet. O, właśnie kuzynka na autostradzie przejeżdżała, więc ciekawa sprawa. W Sobótce na miejscu się nie spotyka, a w trasie można zobaczyć.
Tak, wymyśliliśmy sobie zajawkę, że można było na tym obozie zrobić coś nowego, nieszablonowego, a mianowicie pobiegać w sandałach, zrobić jakiś trening, może więcej, podczas którego byśmy sobie po prostu potruchtali, potrenowali, poszlifowali umiejętności biegania naturalnego i biegania w sandałach. Więc myślę, że naprawdę fajny temat. Niemniej jednak miejsce, do którego jedziemy, też jest bardzo, bardzo wyjątkowe i znajduje się w mega miejscu urokliwym, z pięknym widokiem, no i też z możliwością szybkiego dotarcia na różne szlaki, no i na pewno będziemy chcieli się na którymś treningu wybrać na Babią Górę, więc będzie konkret, naprawdę konkret. Więc to z tematów obozu biegowego. Serdecznie zapraszamy, bo są jeszcze wolne miejsca, no i też nam zależy, żeby zebrała się fajna ekipa. No i tak jak zawsze, my inicjujemy, a wszyscy tworzą to wyjątkowe wydarzenie i ten wyjątkowy obóz, który oczywiście jest dla każdego. Czyli każdy się tam oczywiście odnajdzie. Osoby, które zaczynają swoją przygodę z bieganiem, jak i te osoby, które chcą konkretnie, naprawdę konkretnie potrenować. Tak. Właśnie, ale nie powiedziałem w ogóle, dlaczego nadaję z samochodu. Dlatego też, że jestem w trasie, a dokładnie trasie do Zakopanego. Jadę właśnie na zawody w postaci Tatra Race Run, które odbywają się w niedzielę. Niemniej jednak stwierdziłem, że fajnie by było trochę złapać oddechu, trochę przygotować się do tego biegu mentalnie i fizycznie. I dlatego wyjeżdżam już sobie z samego rana. Mam nadzieję, że uda się dojechać do Zakopanego bez większych problemów, bo jak sami dobrze wiecie, no to różnie z tym bywa. Czasem można naprawdę na A4 i później Zakopiańce nieźle utknąć. Tak, no i generalnie jakby nie patrzeć, jest to start taki szczególny, bo nie, po pierwsze odbywa się w bardzo wymagającym terenie, odbywa się w Tatrach. Jest konkretna traska, która liczy 24 km i ma według organizatora 1700 metrów pionu. Moim zdaniem będzie ich trochę mniej, oby tak było. Wtedy będzie troszkę szybciej, zobaczymy. Niemniej jednak, patrząc na prognozę pogody, to nie wygląda to zbyt optymistycznie. Niemniej jednak liczę na to, że jakoś tam przetrwam, bo jak będzie 10 stopni na otwartej przestrzeni, tam na graniach, plus wiatr i spadnie deszcz, to ratuj się kto może. Ostatnie dni były naprawdę gorące. Tydzień temu właśnie miałem przyjemność startować w biegu o ciekawej bardzo formule i to też wspominałem o tym, że będę chciał się z wami o tym podzielić. I zaraz o tym powiem, bo bieg był bardzo ciekawy. Niemniej jednak, wracając jeszcze do wątku Tatr, no mam nadzieję, że pogoda jednak dopisze, że nie będzie tak zimno, nie będzie tak źle, no a w kontekście termiki, no to wszystko zależy od tego, jak my grzejemy, szczególnie pod górę, no ale zobaczymy, jak się to poukłada. Ja czuję, że jestem dobrze przygotowany, że jestem w formie. Liczę na to, że teraz będzie też chwila, żeby sobie złapać oddech, trochę odpocząć, przygotować się właśnie tak na spokojnie do tego startu. I tematem, o którym chciałem dzisiaj pogadać, to właśnie bodziec i bodźce. I jak skończę te opowiastki zajawkowe o tych zawodach, to chciałbym przejść do meritum dzisiejszego odcinka i podzielić się z wami refleksją, jaka ostatnio do mnie przyszła, i może każdy z was będzie w stanie wyciągnąć z tego jakieś wnioski, coś może zmienić u siebie, wprowadzić coś nowego. Dzięki wielkie, Antoni. I mówię to w kontekście tych bodźców, jak wpływają na wszelkie różne sfery naszego życia, a to nieodłącznie jest powiązane również z odżywianiem, tematem rzeką. A tak jak wspominałem o tych zmianach, no to u mnie znowu ciekawe rzeczy się dzieją, ciekawe rzeczy będę eksperymentował, już eksperymentuję, czuję się
z tym bardzo fajnie i pracuję nad głową, nad mentalem. No dobra, ale zanim o tym, no to jeszcze witam serdecznie o i Malinę Kalinę, moją dziewczynę, i witam również Monikę. Zanim przejdę do tego kluczowego dzisiejszego tematu, właśnie o którym wspomniałem, o tych bodźcach, to jeszcze chciałbym wrócić do tematu ostatnich zawodów, które odbywały się w sobotę, w tamtą sobotę w Świdnicy. Był to memoriał, upamiętnienie słynnego, bardzo dobrego lekkoatlety pana Kusocińskiego. No i z tej okazji Świdnicka Grupa Biegowa razem z miastem zorganizowali bieg na pięknym obiekcie, który właśnie jest w Świdnicy, na bieżni tartanowej. Zorganizowali wyścig w stylu australijskim, w którym brało udział, był to bieg dla pań i dla mężczyzn, i odbywał się w takiej formule, że były zaproszone 6 ekip po 4 osoby i był to wyścig punktowy na 10 km i startowało 24 osoby, do przebiegnięcia było 25 okrążeń i zasada mówiła w ten sposób, że po 5 okrążeniu odpada jedna osoba. No i ta osoba, która odpada jako pierwsza, zdobywa jeden punkt, później ta osoba, która odpada druga, zdobywa 2 punkty, ta ostatnia, która wygrywa, zdobywa 24 punkty. No i generalnie kto zdobędzie najwięcej punktów, która drużyna, ta wygrywa. No powiem szczerze, tak, no, na początku bo biegłem w barwach KB Sobótka jako prezes klubu, wypadało założyć odpowiednie wdzianko i reprezentować godnie klub razem z kolegami. Ekipę mieliśmy dość mocną i właśnie jeszcze w kulisach przed biegiem mówię: chłopaki, zacznijmy spokojnie, nie spalajmy się, zaczniemy troszkę wolniej, później będzie można odrobić. No i taktyka, wiadomo jak to na zawodach, od razu poszła w łeb, czyli dwóch kolegów z KB Sobótka zaciągnęło od razu od startu po 3:40, więc naprawdę konkretnie, choć twierdzą, że biegli powoli. No, dla niektórych jest to powoli, dla niektórych jest to szybko. Niemniej jednak na termometrze było, jeśli dobrze pamiętam, ponad 30 stopni. Bieżnia tartanowa, pełne słońce, start o 12 w południe. Więc naprawdę konkret. Testowałem, eksperymentowałem, patent radzia. Wsadziłem sobie kostkę lodu pod czapkę, więc miałem taką fajną gulę na głowie. Niemniej jednak fajna opcja, że po prostu chłodziła i czułem, że daje mi to jakiś chwilowy komfort. Niemniej jednak zaobserwowałem, bo starałem się trzymać to tempo razem z chłopakami, ale no nie da się ukryć, że temperatura w bardzo znaczący sposób wpływa na nasze samopoczucie, na naszą termikę i na naszą prędkość. Niemniej jednak zawodów co prawda nie wygrałem, ale udało mi się nabiegać prawie 7,5 km, no i średnia wyszła mi tam 3,57 bodajże, więc chyba 28 minut. Pierwszą piątkę zrobiłem w 19:38, więc jak na takie warunki pogodowe, to jestem bardzo zadowolony i śmiem twierdzić, że całkiem konkretnie się biegło, a drugi kilometr na przykład był 3:40 albo 3:45, coś takiego, kurczę, więc ciekawie. Więc generalnie fajne doświadczenie, bo później, jeszcze zanim skończyłem swój udział, to było tak, że był niezły racing, no bo wiadomo, kto ostatni, ten odpada, zostało z nas na ogonie 3 gości, no i na ostatnich 100 metrach po prostu tak się cieliśmy do samej kreski, tak walczyliśmy o to, żeby nie odpaść. No i później jak już wszedłem na pika, tam prawie 190 po tym finiszu, no to później kolejne okrążenie, to już było umieranie, dogorywanie, no i walka o przetrwanie, żeby w ogóle te 400 metrów dobiegać, więc ciekawie. Więc gdybyście mieli okazję spróbować, to polecam wziąć udział w wyścigu australijskim. Bardzo fajna formuła, fajna zabawa, a szczególnie jak się ma trochę pod nogą i w płucu, to można się nieźle pobawić. To tyle w temacie wyścigu australijskiego. Teraz jadę do Zakopanego. Tak, miało być słonecznie, pięknie,
a będzie, myślę, chłodno i rzeźko. Niemniej jednak wszystko zależy od nastawienia. Ja jestem nastawiony pozytywnie, więc myślę, że będzie naprawdę, naprawdę fajnie. Dobra. Okej, no to myślę, że czas najwyższy przejść do meritum dzisiejszego spotkania, czyli tego, czym chciałbym się podzielić i moich refleksji, wniosków z ostatniego tygodnia, z ostatniego czasu, związanych właśnie z ilością bodźców, z przebodźcowaniem. I po spotkaniu tydzień temu wspominałem Wam, że w dalszym ciągu borykam się z problemem ze skórą i z tym zapaleniem i szukam rozwiązań. I cały czas murzę nad tym tematem. I jak to klasyk mówi, nie dodawaj, tylko odpuść. Tak? Ale niemniej jednak podjąłem temat kolejny i wybrałem się, tak jak powiedziałem, wybrałem się do szefa Irka. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o nim. Irek Ciara, niesamowity człowiek, który ma naprawdę masę wiedzy, doświadczenia, który zajmuje się żywieniem terapeutycznym i dzieli swoją pasję i swoje życie razem z małżonką, która prowadzi świetny kanał na YouTubie i na innych mediach społecznościowych, który nazywa się Therapeutic Mama. Więc jeśli bylibyście zainteresowani, czym, co oni robią ciekawego, no to polecam. Wystarczy tak naprawdę w Google wpisać żywienie terapeutyczne i odnajdziecie właśnie i Irka, i Dawinę. No i stwierdziłem, bo Irka już znam od kilku dobrych lat. Generalnie Dawinka zasuwa w moich sandałach, Irek tak samo. I stwierdziłem, że czas podjąć kolejny jakby temat i spróbować podejść trochę lepiej do odżywiania. W sensie być jeszcze bardziej świadomym i zobaczyć, co powie gość, który zajmuje się właśnie żywieniem terapeutycznym. I powiem Wam, że właśnie to jest tak, że każdy z nas, kogo nie spotkam, każdy odżywia się zdrowo. I to jest właśnie fenomen i pewnego rodzaju paradoks, że wszyscy myślimy, że odżywiamy się zdrowo, a jest to pewnego rodzaju taka iluzja i to, co sobie sami kreujemy. Ale to już nie będę drążył, to każdy wedle siebie dobiera to, co spożywa, to, co pije i jak funkcjonuje. I na pewno robi to dobrze, bo chce zrobić to jak najlepiej, więc to jest niepodważalne. Niemniej jednak ja chciałem zobaczyć, co powie szef Irek. I powiem Wam, że pojechałem właśnie do niego, bo mieszka w okolicach Rudaw Janowickich, w takiej małej, fajnej wioseczce. No i wybraliśmy się na spacer, podczas którego właśnie rozmawialiśmy sobie, w czym jest problem, jak do tego podejść i tak dalej. I dotarło do mnie właśnie, no bo to jest, nie ma rzeczy bez przypadku. To spotkanie było naprawdę wartościowe pod wieloma aspektami. Mogłoby się wydawać, że pojechałem tam w konkretnym celu właśnie jakby spojrzenia na odżywianie, a zobaczyłem całkiem inne rzeczy i to, jak mocno się zagalopowałem i rozpędziłem w swoim życiu i dostrzegłem to, jak mocno jestem przebodźcowany i to, że zdrowo się odżywiam, to o czym mówię, mówiłem, i to, że jem dobre produkty, nie znaczy, że one będą działać. A dlaczego? Bo żyję w pośpiechu, bo żyję w napięciu, żyję w stresie. Z boku mogłoby się wydawać, fajnie, gościu siedzi tam w garażu, pracowni, dziubie sobie, high life, spokojne życie. A jest tak, że widzę, że wpływają zamówienia, chcę wywiązywać się z tych zamówień. Jestem naprawdę rzetelny, jestem odpowiedzialny, zależy mi na jakości, na tym, żeby wszystko było jak należy, zależy mi na dobrym kontakcie i zacząłem pracować 24 na godzinę. Mój mózg, moje trybiki się nie wyłączały. Cały czas 100% Monk Standard. I doszedłem do takiego przebodźcowania, że rano obudziłem się o 5 i już byłem nakręcony, już mechanizm, korba, leci ogień i po prostu zadania.
ciach, 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 wstaję, szklanka wody, wypić to, zjeść to, przygotować to, 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 to i po prostu jazda. I od 5 rano do 7, 8 wieczorem. Kurczę. I zobaczyłem, stop, że to po prostu mnie degraduje. I co, jak dobrze bym nie jadł, to i tak to się do końca nie ma szansy przyswoić. Nie mogę czuć się dobrze, bo po prostu jem w napięciu i jestem coraz bardziej spięty. No i właśnie dzięki tej rozmowie, temu spotkaniu zaobserwowałem, jak ważne jest podejście do odżywiania. No i dzięki Irkowi zacząłem już, wprowadziłem pewne praktyki, które mi, rzeczy, o których wiem i każdy z Was wie, tylko wszyscy je w pewnym sensie bagatelizujemy i pomijamy, bo wydają nam się błahe, nieistotne. A sprawa ma się w ten sposób, że właśnie trzeba zadbać o siebie, bo jak nie zadbamy o siebie, no to później tak naprawdę nie przełoży się to na nasze samopoczucie, na naszą ilość energii, na to, jak będziemy działać. I zrozumiałem też to, że no jak się tak zdegraduję i będę tak gonił, no to niestety nie będę mógł robić dla Was tych wspaniałych produktów, więc muszę o siebie zadbać, złapać trochę oddechu, balansu, równowagi i dzięki temu będę mógł działać i rzeźbić w dalszym ciągu. I wiecie co? Zaobserwowałem, że wprowadziłem tylko kilka drobnych zmian i faktycznie mam więcej energii, czuję się lepiej, jestem bardziej wydajny i jestem bardziej szczęśliwy, zadowolony, radosny i tak dalej. I to jest pewnego rodzaju fenomen, że często jak wejdziemy już w jakikolwiek tryb i funkcjonujemy, to trudno jest nam stanąć z boku i zaobserwować, jak my tak naprawdę żyjemy, bo zaczynamy po prostu widzieć to, że no, skoro tak żyjemy, no to się do tego przyzwyczajamy, czyli staje się to naszym nawykiem i wydaje nam się to normalne. Ale jak się chwilę zastanowimy, to okazuje się, że tych bodźców, które do nas docierają, jest strasznie dużo. I wyobraźcie sobie, i doświadczyłem tego teraz, bo to mogę powiedzieć ze swojej perspektywy doświadczenia, że właśnie wstaję rano, okej, mogę na przykład włączyć telefon i już tu Messenger, tu Instagram, tutaj jakieś nieodebrane połączenie, tu jakaś wiadomość. Klienci nie przebierają w godzinach czasowych, lubią dzwonić o 7 wieczorem, o 8, SMS-a o 10 napisać, więc o której bym nie miał tego telefonu włączonego, zawsze jakaś wiadomość, coś tam mrygnie. Dlatego zacząłem praktykować, że o 8, 9 włączam tryb samolotowy i zacząłem włączać telefon dopiero około 9 rano, żeby po prostu mieć tak zwany święty spokój. I zaobserwowałem, że właśnie ten czas od tej 5 rano do tej 9 zaczął być dla mnie takim wytchnieniem, takim spokojem. I jest to taki wartościowy moment, podczas którego jestem w stanie w pełni się skupić na tym, co robię, przyłożyć i być bardzo, bardzo efektywny. Dlatego też nie ukrywam, że w najbliższym czasie właśnie i teraz jak dojadę na miejsce z Zakopanego, chciałbym właśnie to zrobić od razu, wprowadzę małą zmianę. Małą zmianę polegającą na tym, że zmienię godziny pracy w postaci takiej, że w środy sklep będzie w cudzysłowie nieczynny i wtedy po prostu nie odbieram telefonów, nie ma mnie i mogę skupić się w 100% na składaniu i realizowaniu sandałów. Dzięki temu właśnie ta wydajność, ten spokój ducha. Bo wyobraźcie sobie, jeśli w ciągu godziny dzwoni 4 czy 5 osób i większość z nich zadaje to samo pytanie, no to naprawdę, a Ty siedzisz i chcesz realizować zamówienia, to naprawdę jest obciążające i powoduje napięcie. Może to się wydawać takie śmieszne, błahe, ale tak jest. I później załóżmy, masz się przysiąść do posiłku, no tak, kurczę, muszę szybko zjeść, bo muszę gonić, nie? Bo tu rozmawiałem z kimś, straciłem 5-10 minut, kurczę, no to muszę nadrobić, nie? No to szybko jem. Okazuje się, że jesz w pośpiechu, to jedzenie zamiast dawać Ci energię, to Ci zabiera tą energię. No takie, kurczę, ciekawe rzeczy odkrywam. I wiecie, co zaobserwowałem? Bo to, kurczę, jak zwykle płynę. Miało być krótko i na temat. No bo temat jest rzeka. To jak można o nim krótko mówić?
Bo teraz prowadziłem eksperyment, podczas którego jem trzy posiłki dziennie, nie podjadam w ogóle, piję dużo wody, są też ziółka, mieszanka ziółek, czyli klasyczne, no, czystek, pokrzywa, owoce głogu, jakieś arcydzięgiel, czy tego typu historie. No i jerbka też, oczywiście, się zdarzy. No, ale to są trzy posiłki dziennie i właśnie piękne hasło powiedział Irek, że właśnie to jedzenie, przygotowanie, jedzenie to ma być uczta i żeby jeść jak najdłużej, czyli minimum pół godziny, najlepiej godzinę jeść posiłek. I powiem Wam, że naprawdę odkrywam coś magicznego, coś niesamowitego, że właśnie w ciągu dnia właśnie jestem w stanie wygospodarować ten czas i załóżmy zamiast pięciu posiłków, które zajmują ileś tam minut, jem tylko trzy, podczas których delektuję się, jem, przeżuwam i czuję, że mnie to po prostu odżywia i daje energię i naprawdę fajnie się tak układa, bo jak tak się zasuwa, je szybko, no to po prostu to przelatuje i nic z tego nie ma. A jak się je kęsik, tak jak ten pierwotne zasady odżywiania mówią właśnie przeżuwać tam z 20 razy, przemielić, rozdrobnić, no, to naprawdę ma sens. I w czym jest jeszcze kwestia? Kwestia jest tego rodzaju, żeby mieć różnorodność, czyli łączyć różne elementy. No wiadomo, podstawa. Węglowodany, białko, tłuszcze, mikroelementy, makroelementy, tak żeby po prostu dostarczyć organizmowi wszelkie rzeczy. I właśnie tak naprawdę, to Irek świetnie podkreśla na swoich filmikach związanych z żywieniem terapeutycznym, że tak naprawdę proces trawienia i odżywiania zaczyna się już podczas przygotowywania posiłku. I to jest wspaniałe właśnie, kiedy doświadczasz, kiedy dotykasz, kiedy pieścisz, to, co przygotowujesz. I teraz wkręciłem się mega, bo rzucił mi tylko hasło, a ja już je wdrożyłem, bo byłem bardzo ciekawy. Właśnie pięć malutkich miseczek, naprawdę małych. I teraz, załóżmy, gotuję sobie ryżyk, który wcześniej namaczam i tak dalej, żeby oczyścić z różnych rzeczy, które mógłby mieć w sobie. No i on się gotuje. Ja już czuję, że moje ślinianki pracują, że już fajnie, bym sobie coś podjadł. No i załóżmy, kroję sobie jakąś zieleninkę, wsadzam do miseczki jeden. Tu sobie przygotowuję coś na przykład związanego z tłuszczem. Na przykład może być oliwa z oliwek, albo mogą być jakieś orzechy, które mają białko i tłuszcz. Tutaj coś kolejnego, na przykład kimchi, które jest świetnym probiotykiem. I jakiś tam kolejny element, no teraz już tak jakąś sałatę na przykład, albo jakieś ogóreczka, albo coś. I po prostu przygotowuję sobie tych miseczek kilka i już podczas właśnie tego przygotowywania jest ten kontakt właśnie palców, kontakt zapachu, węch mocno działa, ślinianki zaczynają pracować i ty jesteś, masz coraz większy apetyt, ale nic nie podjadasz, tylko szykujesz, nie? I później faktycznie siadasz, najpierw wyciszasz się w ogóle podczas szykowania tego jedzenia, później siadasz do tego posiłku, jesteś taki zadowolony, spełniony, oczywiście telefon jest wyciszony, bo od razu by to wszystko zrujnował. I siadasz i po prostu kosztujesz. I też zacząłem praktykować, może by to być dziwne, ale widziałem to i fajnie działało. Jak byłem w Nepalu, to właśnie lokalsi jedli dłońmi. Czyli każdy dalbat, każdy posiłek, paluszki i do buzi. I to też jest ciekawa sprawa, bo zaobserwowałem, bo zacząłem jeść palcami, że właśnie łyżką haratamy bardzo duże ilości, a palcami delikatnie dużo nie da się nabrać. I są to małe kęsy, które jesteśmy w stanie przeżuć, pogryźć idealnie, po prostu przemielić i później strawić. Więc taka oto zajawka, a od przyszłego tygodnia, jak skończę te zawody, to konkretnie biorę się za detoks wątroby, oczyszczanie ciała. Myślę, że przyniesie to fajne rezultaty, bo już widzę, że te trzy posiłki w ciągu dnia przynoszą fajne, naprawdę mega wartościowe korzyści. No i
Tak, dokładnie, panie Adamie. Bez pośpiechu rytuał musi być. Dokładnie, no i tak, no mógłbym na przykład właśnie teraz jadąc nadawać, transmitować, a ja się zatrzymałem, delektuję yerbą i przyjemnie mówię do kamery, dzielę się z wami. O, Kalinka napisała, że właśnie aż zgłodniała, czas na zupkę. A co do zupy, to właśnie śmieszna sytuacja, taka anegdotka. Wczoraj specjalnie z pracowni, bo tam jest piwniczka u rodziców, wziąłem litrowy słoik, żeby po prostu wieczorem ugotować sobie zupę, którą wezmę sobie na wyjazd. I oczywiście słoik wziąłem, przywiozłem wczoraj do wieczora, gotowałem wyborną zupę i dobra, no to trzeba zapasteryzować zupę. Przelałem do słoika, wsadziłem do piekarnika, zapasteryzowałem i co? No i zapomniałem słoika z zupą dzisiaj, jak wyjechałem, przypomniałem sobie w trasie. Więc, no, więc wieczorem pewnie, jak będę na miejscu, to ugotuję kolejną zupę, a ta, która została, no to na pewno zostanie spożyta przez moją drugą połówkę. Dobra, jeszcze tutaj komentarze. Jamesik napisał, że może nie trzeba jeść godzinę, ale warto celebrować, a przede wszystkim w spokoju. Dokładnie, przede wszystkim spokój i rozkoszowanie się, delektowanie właśnie każdym kęsem, każdym smakiem i każdą potrawą. No, a Oli jeszcze pisze, że o, bardzo dziękuję za powodzenia na zawodach, albo nie dziękuję, zobaczymy, co uda się zrobić, na pewno będzie fajna zabawa i pozdrawia z mini obozu z Rajczy. O, to masz tam konkretne górki, masz co tam robić, więc mam nadzieję tylko, że pogoda dopisuje i miło spędzasz czas. No dobrze, rozgadałem się jak zwykle tutaj o tematach i żywieniowych, i bodźcowych, ale myślę, że warto o tym mówić, bo każdy z nas ma wiele w sobie emocji, wiele rzeczy przeżywa, wiele rzeczy się dzieje, z każdej strony atakuje nas masa informacji i trzeba sobie po prostu z tym jakoś radzić i warto skupiać się na prostych, małych rzeczach, ażeby nasze życie było piękniejsze, bardziej szczęśliwe i żebyśmy po prostu żyli w radości i nieruchomości. Dobrze, kochani. Tak, zdecydowanie, Jamesik, fajna sprawa z jedzeniem paluchami. Tym bardziej, że właśnie też jakby teoria mówi, że wrzątku się jeść nie powinno, więc generalnie palcami nie, no zupy wiadomo się nie zje palcami, ale jeżeli masz ryż, kaszę jaglaną, kaszę gryczaną, kaszę orkiszową, jakąkolwiek kaszę, czy jakikolwiek produkt, no to jeżeli jest za gorący, no to nie weźmiesz go w paluchy, więc nie będziesz w stanie go tym samym, jeśli nie weźmiesz w paluchy, to i go nie połkniesz, więc tak naprawdę będziesz miał odpowiednią temperaturę do jedzenia. I to jest właśnie zarąbiste w tym sposobie odżywiania. Więc jakby coś, to polecam, może jest to na dzisiejsze czasy trochę pojechane względem tych wszelkich mycia dłoni, dbaniu o takie historie, ale myślę, że temat do warty przetestowania i godny polecenia. No dobra, tymczasem zbieram się w dalszą część trasy, jeszcze kawał drogi przede mną, więc co? Miłego piątku, miłego weekendu i myślę, że podzielę się jakimś Instastory z tego, jak jest w Zakopanem i jak tam się mam. A zawody dopiero w niedzielę, jutro jeszcze trening, wprowadzenie. No i zobaczymy, jak to się poukłada. Dziękuję Wam bardzo. Cytat. Widzisz, kurczę, Adamie, pamiętliwy jesteś. Dzięki. Powiem Ci, Adamie, kurczę, myślałem o tym właśnie. Jak jechałem o tym cytacie. I ostatni tydzień zrobiłem sobie taki trochę mały reset w kontekście tego, że nie słuchałem nagrań, nie słuchałem podcastów, żeby się nie bodźcować. Zaobserwowałem też to, że właśnie ten mój pęd do rozwoju powoduje to, że jestem przebodźcowany. Za dużo słucham, za dużo mam tych informacji, za dużo chciałbym zmieniać, za dużo chciałbym robić i po prostu stwierdziłem, że okej, pracuję tylko przy spokojnej muzyce, jakiś bluesik,
jakiś jazzik, tak, żeby po prostu być wyciszonym i żeby się nie nakręcać. Dlatego też, no, trochę mizeria dzisiaj z tym cytatem, powiem szczerze. I tak z kapelusza to nic nie wyciągnę, choć dzisiaj słyszałem fajne hasło, a tylko spokój nas uratuje, Kalinka sugeruje. Tak, zdecydowanie tak. Co do... Dobra. Tak, więc przepraszam. Przepraszam, że nie ma dzisiaj cytatu. Nadrobię temat. Będę miał chwilę, żeby teraz, myślę, żeby poczytać książki. To na pewno coś na kolejny tydzień przygotuję. No dobrze. Dziękuję jeszcze raz Jamesikowi za miłe słowa, za to, co napisał względem relaksu, startu. Dziękuję Monice za również życzenia związane z powodzeniem na zawodach i dziękuję za tą masę dobrej energii. Fajnie. Dzięki wielkie, na pewno się przyda. Dziękuję Adamie, dziękuję Wam wszystkim. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień w piątek na kolejnym live'ie przy Yerba Mate. A już jeszcze tylko powiem, już wkrótce kolejny odcinek z kolejnym gościem w Yerba Mate goście. Więc na dniach spodziewajcie się nagrania, które będzie naprawdę, naprawdę ciekawe. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa!